dość dawno temu, ale nie tak bardzo dawno. To nie znaczy, że parę dni temu, ale już minęło trochę czasu od tego momentu, kiedy przyszła do mnie kobieta. Całkiem dojrzała, to znaczy już pełnoletnia. Od jakiegoś czasu, może nie tak od bardzo dawna, ale już przez jakiś czas pełnoletnia. Z maleńkim doświadczeniem, czyli już poznałam w swoim życiu kilku, no może więcej niż kilku facetów i zauważyła, że wśród tych kilku facetów jakoś nie było księcia z bajki. A ona bardzo pragnęła, bardzo, może nawet bardziej niż przeciętna kobieta, spotkać księcia z bajki. I ona chciała się koniecznie ode mnie dowiedzieć, co zrobić, żeby takiego księcia z bajki poznać, no i usiedlić na zawsze, na własność. I wtedy zadałem jej kluczowe pytanie, czy ona takiego księcia z bajki sobie potrafi wyobrazić? Ona powiedziała, że dokładnie. A ja powiedziałem, co to znaczy dokładnie? Potrafisz wyobrazić sobie wiek, wzrost, jaki kolor włosów? Ona powiedziała, że wszystko. Ona wszystko sobie wyobraziła. Ona sobie nawet potrafi wyobrazić, jaki ma majątek. Ona sobie nawet potrafi wyobrazić, że taki książę z bajki, to na przykład gra w golfa, ewentualnie w polo. No, a nie zajmuje się czymś takim, jak chociażby no, zbieranie znaczków pocztowych, bo to nie jest jego hobby. No, i jeździ konno, że taki książę z bajki to potrafi odróżnić na przykład Bacha od Brahmsa, no, czy od Beethovena, czy od Bartoka, no, w ogóle wie, kto to był, no. I taki książę z bajki, to ona czeka na takiego księcia z bajki, a natomiast jeszcze go nie spotkała. Mówi, ale skoro, droga cudowna niewiasto, potrafisz sobie wyobrazić dokładnie, mówi dokładnie, mówi, czy tak realnie, żeby go posadzić naprzeciwko siebie, powiedz, że naprzeciwko ciebie siedzi twój wyśniony książę z bajki. Potrafi sobie, ona mówi, potrafi sobie wyobrazić. Mówi, potrafi sobie wyobrazić, jak jest ubrana, mówi, kompletnie. Kompletnie, jak jest uczesany, jak jest ubrany, wszystko. Znasz jego charakter, tak. Czy potrafisz sobie również wyobrazić jego myśli? No, potrafi wszystko sobie potrafi wyobrazić. Również jego pragnienia, jego nie tylko hobby, ale czego on pragnie w życiu. Ona by wszystko potrafi sobie wyobrazić, ale takiego nie spotkałam. Mówię, droga, cudowna, wspaniała niewiasto. Wyobraź sobie, że tam siedzi naprzeciwko. Twój wyśniony książę z bajki, stworzyłaś go swoimi myślami, dosłownie Pigmalion, no, realny, rzeczywisty i ty wiesz o nim wszystko i wiesz również, jakie on ma marzenia, jakie ma pragnienia, to powiedz mi uczciwie, kogo szuka i kogo pragnie ten książę z bajki. Słyszałem, ale ja chcę takiego księcia z bajki. Nie wiem, co ona pomyślała, ale wydaje mi się, że ten wyśniony książę z bajki potrafił sobie dokładnie wyobrazić, jaki charakter ma mieć też jego księżniczka. I dlatego, drogie panie, każdej wyślę czekoladkę, która mi napisze, opisze swojego księcia z bajki wyśnionego i doda, kogo szuka taki książę z bajki. Ta czekoladka będzie na osłodę.